Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Facetem do ślubu. Dzisiaj jest z nami nasz ekspert, pani Dominika Wilk, ekspert w dziedzinie fotografii ślubnej. Witamy Cię, Dominiko. Cześć, Michał. Moi drodzy, odpowiemy sobie na kilka zasadniczych pytań. Gdzie szukać fotografa weselnego? Jak wygląda tak naprawdę współpraca z tym fotografem? I odpowiemy na wiele, wiele innych pytań. Najpierw myślę, że warto sobie zdać z tego sprawę, co dla nas znaczy ten dobry fotograf, czyli czego oczekujemy, jakiego stylu w tych zdjęciach poszukujemy. No i też ważna kwestia jest to, jaki mamy budżet na tego fotografa. I później wydaje mi się, że są takie dwa główne tropy poszukiwania tego fotografa. Pierwszy to jest oczywiście internet i media społecznościowe. Czyli na przykład możemy zacząć od poszukiwania inspiracji na Instagramie, zobaczyć, jaki styl fotografii nam odpowiada i też możemy tam spotkać też wielu dobrych fotografów, dlatego Instagram jest narzędziem, które jest idealne wręcz do tego. Kolejną rzeczą oczywiście jest Google. Możemy szukać fotografa, wpisując odpowiednie frazy w Google. No a też z pomocą przychodzą nam na przykład portale weselne, które gromadzą ludzi z branży. I to jest poszukiwanie fotografa bardziej takiego określonego, czyli określamy sobie lokalizację, w której poszukujemy tego fotografa i budżet. O co tutaj młode pary powinny taką osobę pytać na takim spotkaniu organizacyjnym? Znaczy, ja powiem szczerze, że młode pary trochę nie wiedzą jakby o co pytać tego fotografa i faktycznie, jeżeli miałabym polecić jakieś pytania, które byłyby dosyć trafne, no to na pewno to, jak ten fotograf pracuje, czyli jaką ma metodykę pracy, czy też posiada uprawnienia do fotografowania w kościele, czy wie, jak tam się zachować. Dalej, do której ten fotograf będzie u nas, co on fotografuje, ile zdjęć dostajemy po obróbce, czy wszystkie są obrobione, czy też tylko część. Czy ten fotograf później zajmuje się na przykład tworzeniem albumów i wydruków. No i też taka dosyć bardzo ważna kwestia, to są prawa do wizerunku, czyli czy nasze zdjęcia później będą publikowane na jakiejś stronie internetowej, blogach, portalach weselnych, a jeżeli tak, to na jakich warunkach się to odbywa. No i oczywiście czas przekazywania zdjęć, to też jest ważna kwestia. No słuchajcie, dlatego my właśnie też się z Wami dzisiaj spotykamy, tutaj Dominikę zaprosiliśmy, żeby właśnie Wam pomóc i na te wszystkie pytania odpowiedzieć. Jesteśmy na tym przyjęciu. Jak te młode pary powinny pozować do tych zdjęć, czy bardziej pozostać sobą? Jak ty to widzisz jako tutaj ekspert? Znaczy, ja jestem w ogóle zwolennikiem fotografii reportażowej. Jeżeli chodzi o samo przyjęcie i samo wesele, to absolutnie u mnie nie ma czegoś takiego, że po prostu nagle robimy pozowane zdjęcia i po prostu mówię, że tutaj powtarzamy ujęcie, bo nie wyszło, albo zły uśmiech ktoś tam zrobił. Absolutnie nie. To jest po prostu naturalna fotografia reportażowa. Oczywiście jedynym takim momentem, gdzie faktycznie można ustawić ludzi, jest zdjęcie grupowe. Po prostu dokładnie. Wtedy, jak kogoś nie widać, to oczywiście mówię, że tutaj pana nie widać, pani widać, proszę się troszkę przesunąć, ale to jest jedyny moment. Czyli po prostu jednak namawiasz do tego, żeby wszyscy byli sobą, naturalnie uśmiechali tak, się, oczywiście, a ty już robisz swoją robotę w tyle i wszystko idzie do przodu. Tak. No jest temat sesji ślubnej i teraz pytanie, czy tą sesję radzisz robić sobie tego samego dnia, czy umawiać się na inny termin, jakie są Twoje tutaj sugestie, bo wiem, że dużo opinii też jest w tym temacie. Tak, znaczy to zależy od tego też, gdzie mamy przyjęcie, bo jeżeli mamy przyjęcie w jakimś pięknym, nadzwyczajnym pałacu i wydaliśmy na to bardzo dużo pieniędzy, to warto udać się na te 20 czy tam 15 minut na taką krótką sesję, żeby po prostu umiejscowić tą parę w tym miejscu. Ale ja też odradzam jakby, jeżeli ktoś faktycznie jest zdecydowany na sesję plenerową, to ja bardzo odradzam takie sesje w dniu wesela, bo jest wtedy bardzo duży stres, ciężko jest zapomnieć o tym, że goście na nas czekają i po prostu jest presja czasowa i nie za fajna jest ta sesja, że tak naprawdę. I jeżeli komuś naprawdę zależy na tej sesji, to polecam to zrobić w innym dniu, dogodnym dla i fotografa, i pary młodej. No i tu też wchodzi właśnie też kwestia pozowania, tak chciałam jeszcze nawiązać do tego poprzedniego pytania, bo to jest po prostu
fotografia uczuć, tak? Będzie czyli naturalna, kipiąca uczuciami, miłością, tak. Emocjami. Dokładnie. I tutaj właśnie też ma dużą rolę fotograf, który musi wprowadzić tą parę w takie ich naturalne środowisko, żeby oni się nie czuli skrępowani i też wywołać u nich te emocje. Czyli tak naprawdę oni sobie wywołują te emocje, ale naszym zadaniem jest... No właśnie, tak. I widzisz, ile tutaj wbrew pozorom już podawać wytycznych co do tego, jakie ten fotograf potencjalny musi spełniać. O tyle, że no, zabrzmi to zabawne, tak, bo jak sprawdzimy, czy wybrany przeze mnie, przez nas fotograf wywoła we mnie takie emocje, tak? Ja się też zastanawiam, czy ten plener tak naprawdę ma znaczenie. W każdych warunkach jest się w stanie zrobić to dobre zdjęcie, bo fotografia to jest przede wszystkim, to są przede wszystkim ludzie i ich emocje, a nie miejsce. Czy mamy się też kierować, jak wybieramy to miejsce na sesję? Przede wszystkim tym, w jakim środowisku czujemy się swobodnie. Czyli na przykład ja jestem architektem, więc dla mnie byłoby to bardzo naturalne, jakbym miała sesję taką na tle nowoczesnej architektury. A niektórzy ludzie wolą mieć ile osób spotykamy właśnie w Zakopanem z sukniami ślubnymi, aparatami, to... którzy wychodzą na jakieś tam rysy i tak dalej. No ja takich widywałem. Sam takich mam znajomych różnych, którzy i tak się zastanawiają, mówię, czy to jest konieczne, żeby zrobić dobre zdjęcie? No nie, to nie jest konieczne, ale jeżeli na przykład, nie wiem, pan młody jest alpinistą, no to czemu nie, tak? Tak. Za co ten fotograf bierze te pieniądze i dlaczego tak drogo? Oczywiście, dlaczego tak drogo? Tak. Znaczy, no, cena jest zależna od tego, po prostu, jaką cenę powie fotograf, bo jakby mamy wolny rynek i każdy ma gdzieś tam swoje ceny. Ale co w tej cenie się zawiera, jakby tak z mojego doświadczenia? No to przede wszystkim płacimy za pracę na tym weselu, czyli te 10-14 godzin ciężkiej pracy fizycznej, fotografowania ludzi i tak dalej. Ale oprócz tego to jest oczywiście późniejszy czas poświęcony na obróbkę takich fotografii, czyli te na przykład 30 dni roboczych oraz no, jakby amortyzacja całego sprzętu i fotograficznego i jakby samochodu, też koszta dojazdu. Co więcej, żeby fotograf umiał obrobić takie zdjęcia, to potrzebuje i dobrego sprzętu, czyli dobrego komputera. No i także programów, które pozwalają jakby, programów do obróbki zdjęć. Także generalnie to jest taka wypadkowa po prostu kosztów poniesionych przez nas, kosztów sprzętu, no i naszej pracy, tak? Zespół muzyczny czy DJ, tak, no wiadomo, dokładnie. Impreza się skończy, pakujemy rzeczy, jadą do domu i jest po temacie, a fotograf tak naprawdę wtedy dopiero zaczyna pracę. Dokładnie. Ile standardowo się czeka na realizację tych zdjęć, tych materiałów? I znowu zapytam, tak samo jak zapytałem, dlaczego tak drogo, to zapytam, dlaczego tak długo? Znaczy, czas też jest różny, zależy się od fotografa. Chyba najszybszy czas realizacji, jaki widziałam, to były 2 tygodnie, a najdłuższy 90 dni. I w moim wypadku jest to 30 dni lub 40. 40 mam na 2020. Ponieważ już teraz wiem, że po prostu 30 to jest w moim wypadku taki trochę sprint. Dlaczego tak długo? Weekendy mamy zajęte, bo niektórzy mając w roku 30, 20 czy tam 40 ślubów, no to mają weekendy, czasem nawet piątki, soboty, niedzielę pod rząd zajęte. Także nam te dni wypadają. No i oprócz tego też chcemy mieć jakieś tam życie swoje prywatne, więc też warto jest jakby robić ten materiał powoli, nie śpieszyć się, bo też łatwo wpaść taki, jakby po prostu naciskamy, nakładamy presety i dalej, nie zauważamy czegoś ważnego na tym zdjęciu. Ja też sobie kiedyś zrobiłem taką kalkulację, powiedzmy, no ile standardowo robi się na jednym przyjęciu zdjęć, nie wiem, 1000? Tak, gołego materiału? Tak, tak. No ja to robię od 3000 do 3-4000. To jest dosyć dużo. Później selekcja to też zajmuje trochę czasu. No i to, ja to tak wziąłem sobie kalkulator kiedyś i zacząłem liczyć,
ile godzin zajęłoby przeklikanie każdego zdjęcia, gdybyśmy go właśnie w tych ilościach, no właśnie, tak? To łatwo, słuchajcie, moi drodzy, sobie policzyć. Nawet 3000 to już nawet nie, ja liczyłem 1000 zdjęć, nie? I 1000 zdjęć, jak przeklikasz, na każde poświęcisz 10 sekund, ile się robi czasu, tak? No, dużo, a ty jeszcze to musisz wyselekcjonować i tak dalej. Tak, przecież... jeszcze kontakt z klientem, bo też klienci piszą maile, później tworzenie galerii internetowych, to też trochę tak, trwa. Nagle później na jedną osobę segregacja tych zdjęć. Tydzień, nie? Czy są obecnie jakieś trendy, jakaś moda, jakieś tendencje na rynku właśnie fotografii ślubnej? Coś, co ty też osobiście sama polecasz, chwalisz, krytykujesz? Ciekawym trendem jest fotografia natychmiastowa. Dosyć dużo zapytań mam właśnie, bo też posiadam takiego Polaroida i właśnie coś takiego tam powstaje z tego. Dużo mam też zapytań właśnie od takiego Instaxa. Po prostu może każdy gość dostać takie zdjęcie jakby na odchodne. Więc to jest też taki gdzieś tam trend. No ale jeszcze też wracając do państwa młodych, no to często państwo młodzi na przykład chcą fotografię przy zimnych ogniach, to jest dosyć modny. Przy tych zimnych ogniach i przy tych takich różnych racach mnie to samego zawsze zastanawia. Świece dymne, dokładnie, tak, jeszcze o tyle, świece że dymne. To chyba też jest trudne do realizacji tak naprawdę, bo wbrew pozorom to nie jest takie oczywiste, tak? Znaczy, powiem tak szczerze, że jakby zdjęcia zimnymi ogniami są najbardziej trudne logistycznie, żeby tych wszystkich ludzi zwołać w jedno miejsce i żeby oni na raz odpalili i faktycznie się przez te 5 sekund skupili. Tak, to jest tak, najtrudniejszy tak. w tym motyw, a jeżeli chodzi o zdjęcia z racami czy tam świecami dymnymi, to najtrudniejszy jest taki motyw, żeby po prostu się nie obrudzić. Mam osobiście wrażenie ostatnie czasy, że odchodzi się od filmów realizowanych na ślubach. Nie wiem, czy to jest tylko takie moje wrażenie. Jak ty zauważasz to, że faktycznie tych kamerzystów jest mniej? Znaczy, szczerze mówiąc, w tamtym sezonie i w sumie w tym jakby jest 80% ślubów, którzy mają właśnie fotografa i kamerzystę. Czyli kamerzysta to jest złe słowo, przepraszam. Filmowca lub operatora kamery. I rzeczywiście odchodzi się od takich filmów długich. Młodzi często się decydują na po prostu teledysk ślubny i czasem do tego mają na przykład taki film 15 czy tam 30-minutowy. Ja mam taką prośbę. Czego byś życzyła w takim autentycznie, że tak powiem, fotograficznym skrócie naszym młodym parom, naszym przyszłym nowożeńcom na ten czas przygotowań? No ja myślę, że najważniejszym życzeniem to jest w ogóle zachowanie spokoju, żeby nie panikować, nie stresować się, bo to nie chodzi o to, żeby wszystko wyszło idealnie, tylko po prostu żeby się cieszyć chwilą, żeby ten dzień był dla Was, dla Waszych najbliższych i żeby spędzić miło czas. Bo to naprawdę nie jest Wasz najpiękniejszy dzień w życiu, tylko to jest dzień, który ma być bardzo przyjemny. Nie musi być najpiękniejszy, nie musi wszystko idealnie wyjść i tym się nie trzeba stresować. Dominiko, bardzo Ci dziękujemy. Moi drodzy, dziękujemy za to, że byliście w kolejnym odcinku z Facetem do ślubu razem z nami. Oczywiście, co robimy? Łapki w góry, lajkujcie, subskrybujcie. Tam na dole. Dzięki jeszcze raz. Tam na dole oczywiście, że tak. Słuchajcie, dzięki jeszcze raz. Papatki i do zobaczenia. A Dominice jeszcze raz dziękujemy za te wszystkie informacje. Ja też dziękuję. Dzięki. Na razie.